Okej, już wróciłem. Najpierw sobie jeszcze grę zapiszę przed tym. I co teraz? Bo ja za bardzo z tymi misjami już nie wiem, co robić. A może pójdziemy się przespać? Co wy na to? I wtedy zrobimy to zadanie. Myślę, że to jest chyba wręcz idealny pomysł na wykonanie tej misji. Tak myślę. Dlatego może będziemy kontynuować to zadanie. Z tym, że się pójdziemy przespać. Gdzie mamy łóżko? Chyba najbliższe będzie gdzieś tutaj. Dobra, to się położymy. Oj, kurde, chyba kolejny koszmar. Tak. Jest. Ej, te koszmary się nie kończą. A wręcz są zajebiste. W sumie godzimy się na zło, no to... Te pył duszy... Pył duszy, chciałem powiedzieć. Bierzemy, bierzemy. Takie rzeczy się mogą przydać. I still have some things to do here. Te, znowu Mendoza? Mendoza, nie? Nie, stalowo brody. Hey, stop! Father! Co? Is that you? Who? I? No! Or am I? What the hell is going on here? Well, my boy! That's something, eh? Suddenly there's a big bang and you're up your neck in the mess here! Why are you here? I got involved with the wrong people, my boy. They all stabbed me in the back. That bloody Titan Lord Mara did the dirty on me. Mm. I need your help. I have to get out of here. I'm afraid I can't help you, even if I wanted to. Everyone here has their own burden they must bear. But... I must go now. Wait. Don't leave. There's so much I want to ask you. Kurde, koszmar. Czy sen się kończy? Oh, I'm completely fucked. If things carry on like this, I'm in deep shit. Oluju, mam 36. Czyli gniewni. A w ogóle jest ta noc? Jest, okej. Ty, Kostuch musi nam pomóc, bo już jest z nami źle. A, on nam nie pomoże, co za luj. Tyle przegrać. Dobra, teraz spróbujmy wykonać to zadanie. Mamy noc. To może by się tak udało. Przynajmniej do karczmy wyruszyć. Dobra. Zobaczymy, czy teraz nikogo nie będzie w tej karczmie. Do you think I don't see you there? No fajnie, nawet w nocy. Jebani. Dobra. A, nie otworzymy tego i tak. Szkoda. To mamy taką lipę. To aż w głowie się nie mieści. No nie da rady, no. Co się będziemy łudzić? No co z tego, że tu pójdę, skoro tu nic nie ma? No właśnie. Nic tu nie widzę. Dobra. W dupie mam na razie tą misję. Dobra. Inne zadanie sobie wykonamy, takie jak... na wyspie Kila. Do Kaladoru. Może tak ruszymy do tej Kili? Co wy na to? Oczywiście jeśli chodzi o tą misję. To w sumie możemy ruszać. To Horasa tu zostawimy.
A Kostów z nami pójdzie. Why not join? No, there's no room for me. Why not? No, there's no room for me. A, chyba że tak. We should split up again. Yes. Come on, let's go. Of course. Dobra, teraz Kostyk, ty tu zostaniesz. Alvarez's humble abode. I thought they chopped the old pirate's head off long ago. Dobra, chodź, nie marudź, Kostuchu. Misja na nas czeka. No idziemy dobrze, nie narzekaj. Dobra, widzę, że przemęczony jesteś. Horas tu niech zostanie. Kostuch mi się bardziej tu przyda. I have no meat to roast. A, znajdziemy dla ciebie jakiś nowy sposób na przetrwanie w tej dziczy. A gdzie jest wódka? Tutaj, dobra. Do portu. A na kij do portu? Czekaj, zobaczymy. Aha. Na pokład, dobra. A, oni razem. O, jeszcze Edward. O, to można z nim pogadać. What do you think of this place? I'm surprised that nobody has laid waste to this place. Pirates are a pitiful, lowly people fighting for survival. But if you want to sail the seas, you have to come to some arrangement with them. I've got some sort of soul dust here. Have you ever seen anything like it before? It's extremely valuable. You'll need it if you leave the path of humanity. You mean it can make people more human? How? Give me 5 portions of soul dust, and I'll be able to show you. Okay, masz tutaj. Here. Soul dust for humanity. Good. Then keep still. Fajnie. And close your eyes. Ooh, działa chyba. All right. You've become a little more human. How did you do that? That's my secret. As long as I sail under your flag, we can trade in soul dust. No to fajnie. Tell me a little more about your forebears. The Dark Warriors of Kalador were once the custodians of peace in these parts. They faded into obscurity, but they still exist. We are under threat from the shadows, and the green fires are burning. Moment, jaką mamy misję? Do Kili. Okej, czyli Kila. Come on, let's go. All right. Ale nie no, zostań. Of course. My przecież będziemy płynąć. Za ster mamy chwycić, nie? Dobra. Antigua. Nie. Kalador, Kila. Gdzie jest ta Kila? Dobra, mamy Kilę. O, to trochę mamy wycieczki. Ale popływamy, no. Co zrobić? Już jest nas trójka. Okej. O lujo, jakie to duże. Oj, to widać, że trochę tu zostaniemy w tej Kili. Na to wychodzi przynajmniej, że trochę tu zabawimy. Edward Horas, tu jest Edward. Dobra, chyba ze wszystkimi możliwymi już porozmawialiśmy. A to przejdźmy się teraz z Edwardem. Come on. Yeah. Dobra, czyli on teraz będzie się z nami tutaj. Cóż to za galeon? O, żeż wpytę. Ty, niedobrze. Czyżbyśmy byli śledzeni? Ty, ja się trochę boję. Dobra, najpierw zapiszemy grę. 10 godzin już mamy gry. Pięknie, nie? A najpierw wybijmy te żółwiki. Okej. Ty, ja jeszcze chyba małż nie otwierałem. No.
A, pusto. Ale co z tego? Tu jeszcze można sprawdzić zawsze. O, i już mamy walkę. Tu mamy to czyścić. I kurde, te stworzenia tu są groźne. Ty kurde, au, 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 au. Dużo tych stworzeń. Ale w końcu jest to wybijać. Okej. Zwiększenie poziomu cwaniactwa. Ciekawe co mi w tym pomoże. Poziom cwaniactwa. A to są te obrażenia krytyczne dla karminie przydatne. Ale tu można polutować zawsze. I mamy kilka małż do kilkunastu. Ale fajnie, jakaś kolejna wysepka, taka większa jak wybrzeże krabów, mniej więcej. No to nawet fajnie, fajnie się zapowiada. O, żeż wpytę. Czekaj, zapiszcie grę znowu. Co to będziemy mieli teraz do czynienia? A, z kaparem. Bierzemy mu i tak czy inaczej damage. Woluju. Ale we dwóch to damy radę bez problemu. Kurde. O kurde. O luju. Dobra, poszło dobrze. Zawsze było gorzej. Ale coś się działo. Tu jeszcze mamy jedno stworzenie. Guzica. Powiem wam, że te bronie świeczne są nawet niezłe. Ło, ło. Ale dostał. Dzięki. Okej, to tu wybite. Tu jeszcze. I ostatni. Ale fajnie. Tu trochę stworzeń do wybicia. Expa wpadnie. Gdzie ten ostatni guziec? Tu na pewno nie. Gdzieś tutaj był wybijany. O, jest. O, tu coś jeszcze. Małpki. Też do wybicia najlepiej. Łoty. O, dobra, możemy się bronić. Jest kontratak. Musimy robić te kontry, bo mamy tą zdolność. Ona jest przydatna. Czekaj, temu trzeba pomóc, bo ten pajączek go trochę męczy. Poszło. Dobra, wybite, shity i madafaki. Okej, jakieś rośliny? Bo też chciałbym sprawdzić, czy będzie co tu szukać w ogóle, czy tracimy tylko czas. O, coś tu mamy. No to dobrze. Przynajmniej jakaś roślinka. Jeszcze z kilka tu znajdziemy, jak się dobrze rozejrzymy. Mamy jeszcze ten wzrok orła, który też jest bardzo przydatną rzeczą. No ja tutaj nazywam, to jest takie jakby trochę podobne do tego. Co to było? I da się tu wejść? Ty, da się. O luju! Ile pająków! Ty, nie! Za dużo naraz! Ty, kurde! Fuj! Aż plują! Wielki, wielki... O, ja pizgam. Kurde. No to będziemy mieli wyzwanie. Trzy pająki. Z tego jeden jest gigantyczny. Więc mamy... O, kurde. Dobra, jeden wybity. Ło! Ten wielki tropikus się dopieprzył. No i pudło.
Dobrze, dzięki. Teraz możemy się zająć tym większym. No, wykończymy go bez problemu. Pięknie, kurde, teamwork jest jak nic. No i wybiliśmy wielkie ścierwo. Gratuluję. Żarcie mamy potąd, więc spokojnie. Czyli tu można było normalnie wejść. Okej. Czyli tu się ukrywały te nasze pajączki nieszczęsne. Cztery pajączki dokładnie. Chyba, że jeszcze jakiś jest, tylko my o tym nie wiemy dokładnie. Kurde. No zaskoczenie dla mnie. Coś się działo na tym zakątku, ale to jeszcze mało. Więcej znajdziemy tych przygód w killi. Dobra, sprawdzam dokładnie teren z roślinności i zwierząt, ale jak na razie nie jest tragicznie. Mamy w miarę ustosunkowane wyposażenie, więc nic nam, niczego nam nie brakuje. Wszystko jest w miarę zarąbiście. Ja się cieszę, inni pewnie też się cieszą. To mam jakiegoś grubego pirata. Hawkins. Hey, yo, motherfucker. No. What do you hear? Those voices. Aha. Sure you can't hear them. Well. Never mind. I was probably just hearing things. If you want to come to our pirate's den, head towards the old wreck down in the south. I'm sure we can spare you a proper shot of rum. Hmm. Rum sounds perfect. Yeah? In which case, I'm sure you'll have great fun with us. Oh, right, and watch out for that warrior by the name of Borbor. That native has been watching our camp for days now. Ah, to się gobi. Where is this warrior? He's somewhere on the path to the jungle towards the southwest. Dżungla. Don't let him cast a spell on you, you hear me? Those native warriors are known for the use of voodoo and that sort of hocus pocus. I'll keep that in mind. Good. Right. There. There were those voices again. Or not. Aha, spogaj z tubylcem Borborem. Ciekawe zadanie. Okej, tego żółwia tylko chciałem obić, nic więcej. I tu jeszcze małże. Sprawdzenia, to chyba jeszcze jej należy, nie? Małpkę chyba mogę zabić, nie? Dobrze, obita. I spokój mi tam. Dobra, małże 3. Wszystkie puste. Dobra. To mamy jakieś zadanie. Przy okazji po drodze będziemy je wykonywać. Ale chyba zaraz skończymy odcinek. Not worse than the tavern in Antigua. You think? Yes, I do. We better not let anyone get too close. I don't want to get lice. No proszę. Ty dobrze mówisz w sumie. Trzeba uważać. Jeszcze trochę będzie źle. Na razie tą drogą się nie będziemy kierować. To jest, słyszałem ten głos. Jebani. Chcą nas chyba postraszyć. Chociaż nie wiadomo czym, ale chcą. Dobra. Okej. Na razie nie idziemy dalej, tylko tu jeszcze sprawdzamy. O, małpka do wybicia. Tu coś leży, koniczynka. Ara, wybijemy te małpy dwie. Okej, dzięki. LOL! Jak ta małpa odleciała. Dobi. Pięknie. Perfekcyjnie, normalnie. O, Edward, widzę, że tu się ze mną idealnie zgrywa. No niemal Edward Kenway, no. Jeszcze trochę z niego taki będzie. Ale no daleko i tak. Na pewno nie ma wzroku orła, co ja. Czyli coś takiego. Dobra, a może tak dzięki temu mogę będę mógł znajdować pływy dusz? Nie wiem, no. Jeszcze nie znam dokładnych właściwości moich umiejętności, takich specjalnych. Ale kto go wie, może kiedyś się przydadzą takie
skillsy. To jest chyba ten sam pirat. What? Do I see the end? Of course I see it. Death is taking its toll. No one is safe. It's already taken, Douglas. And it's only a matter of time before the next of us bite the dust. Czekaj, widzę tu małpę. You don't think in all seriousness that he'll be satisfied with Douglas's sacrifice? Aha. What do you want from me? You're one of them. The look in your eyes says it all. They sent you to silence me. Pewnie. That can be arranged. Oh, a harbinger of doom. Keep your lies to yourself. You will not poison my mind. Your schemes to cause trouble will fail. Just like Douglas failed. Who fucking pissed in your room? Get out of my sight. You're not welcome in this camp. Ciekawe. Are you capable of just one normal fucking sentence? Normal? What's normal these days? Uncertainty is the only thing that's normal about this place. The great shadow is coming for us. I heard him whispering in the jungle. If you wish to follow the way of the voices, I will lead you. You mentioned the name Douglas. What do you know about him? I know that something terrible has happened to him. Betrayal and lies have taken possession of him. Does it have to be so complicated? Pah! I won't waste any more words about him on you. No to nie mów. You're too blind to see the obvious. Is it possible that you are talking to yourself? Are you blind? You saw my comrade standing right in front of me. There was fuck all standing in front of you. Listen, boy. Don't make fun of Hank. He isn't always nice. No zapraszam, chodź, taki kozak. Oh, show me where you heard your voices. Ah, you want to be enlightened? Maybe you too will finally see what I see. Keep close behind me. O, to widzę, że zadanie się rozciąga. No nie ma sprawy, przejdziemy się za tobą. Tu jakiś kolejny. Hey. What are you doing skulking around here? I don't like people snooping around behind my back. I'm the guy who's supposed to collect all the gold around here. The last person who tried to collect gold from us was hanged. He lasted 3 days before the crows got to him. Anyway, it reminds me of that time on Takarigua. Everything was blazing away and then boom, the cauldron exploded. Everything was reduced to black ashes. And it was Patty's fault alone. Oh, Louis. Damn witch. He won't get far with that attitude. What did that guy just say? Morda w kubeł. Nothing. You misheard. Where can I find Patty? She was a coward and fled before I could bring her to justice. Ah, she escaped my clutches, the wretch. There's only one place around here where they could have hidden themselves. There's a small island to the north. Search there. Okay. What's the matter with you? With me? Nothing. The others are to blame for everything. First Patty wants to kill us all, and then Harry mutinies. Bloody ungrateful scum. Turning their backs on me, killing my men. But this gang won't be laughing for much longer. All right, just calm down. Well, maybe you're in cahoots with them too. I'm warning you, nobody does the dirty on me that easily. What's your problem with Harry? That treacherous dog. Calm down, will you? Why don't you distill a barrel of rum and then all get completely rat-arsed? Yeah, good idea. That's what I was thinking. I wanted to distill some very special rum, but then, guess who I sent to gather the ingredients and who didn't come back? Harry the sneaky bastard. You know what?
You're going to pay him a visit and fetch the delivery for me. And then we'll have a little party with all our friends here and get drunk until nobody can stand up anymore. What do you think? Okay. I'll talk to Harry. Very good. Get that delivery here. And hurry. What do you know about Douglas? One of the few people who were still on my side. I'm sure Harry has got him on his conscience. Any leads? Bah, that disloyal bastard is crazy enough to kill all of us. I'm sure he lured Douglas into one of those caves and slit his throat. Dobra, chyba pogadaliśmy już z nim wystarczająco długo. Bloody Harry! Okej. Dobra, idziemy za nim, nie? Gdzie on jest? Aha, Hawkeye tu czeka. What are you waiting for? Dobra. No i co tutaj? It was here I first heard the voice. It was a soft whisper, but you couldn't ignore it. Skłamiemy. Yes. I hear whispering too. Just wait a while until the voices get louder. It's like a song. I just can't get it out of my head. Co, Justina Biebera? Let's press on. Follow me. Ja pierdolę. Ale go zjedziemy tymi kłamstewkami. Ale beka będzie. Here. It was here. What was here? A noise. A growling out. I don't really remember exactly. Yeah. I think I can hear some growling too. I knew I wasn't crazy. Yeah, all of them turned a blind eye to my warnings. Come on, let's keep going. Nie wierzę, co za debil. O, pajączki do wybicia. O, 3 na 2. Wygramy to, spokojnie. O, tu jeszcze do położenia teleport. Zajmijcie się tym, ja położę tu. A, oni się tam napieprzają. No dobrze, o to chodziło. My tu odpalimy teleporta. Pięknie, pięknie. Przydatne. Bardzo. Okej, okay, ekip też jest zdatny. Ten dalej nas prowadzi w śmieszne miejsce. This is where a ghostly being appeared to me. It looked terrible. I could hardly make it out. It had lots of legs and more than one pair of eyes. And it addressed me directly by name. Just a moment. You mean the creature standing behind you? What? It's all clear to me now. You want to kill me because nobody here would ever know. But you won't get me. You just wait. We can do this if we stick together. Najpierw stworzenia trzeba zabić. Moment. O ty luju. No co za luj? Kurde. Chcesz na serio walczyć ze mną? Dobra, jak sobie chcesz. O ty. Tej, pomóż mi, kurde. A, widzę, że zajęty stworzeniami. Kurde, jeszcze jeden pająk. Nie, dwa. Ja pierdzielę. Moment. No i dobrze, zabijemy go. Oj, wymiękamy, nie? No i zaraz twoja kulka będzie na stałe. Proszę bardzo. I tak skończył. Dobra, wiecie co? Tu skończymy już odcinek. Chyba, że jeszcze się obudzi. Moment. Damn it, what was that? I feel like I've got the plague. Is your head starting to clear then? What are you doing here? Hell, my bones are aching. Long story. Just rest. Yeah, I could really use some rest. Oh, this pain.
Dobrze. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie.